Cześć kochani, mam dla Was bardzo specjalne zaproszenie, ponieważ dotyczy ono tylko i wyłącznie osób, które pragną czynić. Dotyczy ono tylko i wyłącznie tych, którzy przeszli już przez granicę działania, bądź którzy pragną tego kroku dokonać. Jest to bardzo ważne, żeby na naszym szkoleniu pojawiły się dokładnie te osoby, które go potrzebują. A szkolenie zakładać będzie całkowitą transformację spojrzenia na rzeczywistość oraz przede wszystkim ogromną, ogromną zmianę w życiu. Podczas rytuału anielskiego, który podsumuje nasze spotkanie, każdy z Was zostanie potraktowany jak czyniący. Każdy z Was otrzyma swoje pierwsze zadanie, zobaczy, jaką umiejętnością może pracować w tym świecie, jak może rozwijać się spirytualnie dzięki swoim spirytualnym talentom, niezależnie od tego, czy ma je doskonale oswojone, czy też jest to dla niego coś zupełnie, zupełnie nowego. Słuchajcie, jest dla mnie bardzo istotne, żebyście nie przegapili tego webinaru, tych warsztatów, ogółem tej daty. Ponieważ 22 lipca Słońce przesuwa się ze znaku Raka, który jest bardzo emocjonalny, bardzo uczuciowy, bardzo łatwo jest go wzruszyć, ale też bardzo łatwo jest go zrzucić z wibracji do znaku Lwa. I Słońce w znaku Lwa jest tak jakby u siebie. W wyniku czego podczas tej daty będziemy mogli tej transformacji dokonać również i w swoim życiu. Wszystko to, co do tej pory było dla nas solarne, lecz niedokonane, co do tej pory było dla nas w pewnym sensie niedoinwestowane, czy to siłą, czy to energią, czy to od strony prosperity, ma szansę się odmienić właśnie poprzez ten rytuał oraz w magii daty, którą proponuje nam rzeczywistość. Więc kochani, jeżeli jesteście wiedźmami, druidami, alchemikami, czynicie, bądź też jesteście gotowi czynić i pomagać innym, spotkajmy się wszyscy przed komputerami o godzinie 20. Tego dnia połączymy swoją moc, połączymy energię każdej osoby, która chce czynić na całym świecie, każdej osoby, zarówno jeżeli będzie z nami fizycznie, jak i również jeżeli jest czyniącym, jest wingmakerem, jest osobą, która pracuje ze światłem, lecz na przykład nie dowiedziała się o naszym webinarze. Dlatego, że celem globalnym tego webinaru będzie aktywizacja i dodanie odwagi każdej osobie czyniącej i już na to gotowej w świecie. Kochani, to, co zrobimy, będzie niezwykłe, będzie wyjątkowe, będzie również bardzo poważne, będzie bardzo odpowiedzialne. W związku z tym proszę Was o to, byście nie robili tego dla jaj, proszę Was o to, byście nie robili tego dla, załóżmy, 4 godzin oglądania dekoltu, bo zamierzam się ubrać dokładnie w ten sposób. Więc chciałabym, żebyście zrobili to dla siebie i dla świata. Jeżeli macie takie potrzeby, jeżeli macie potrzebę połączyć się w działaniu, w czynieniu z innymi osobami, a tym samym również zaprosić do swojego życia bratnie dusze, które są w stanie Wam w tym pomóc, lub też bliźniaczy płomień, jeżeli go posiadacie, to po prostu bądźcie. Jeżeli chcecie się do tych zajęć dobrze przygotować, to przede wszystkim posprzątajcie w swojej głowie i wymieźcie z niej wszystkie oczekiwania. Ponieważ na tej lekcji to ja pokażę Ci swoją wiedzą i swoimi metodami, gdzie w Tobie znajduje się moc, do czego w Tobie znajduje się miłość i jak uruchomić tę turbinę, by jedno i drugie zawspółpracowało ze sobą i wyniosło Cię na sam szczyt swojego życia, tak byś mógł stać się arcydziełem swojej duszy. Tak więc kochani, spotkajmy się, jest to dla mnie niezmiernie ważne, że doczekałam czasów, w których mogę coś takiego zrobić. Jest to dla mnie również niezmiernie ważne, że Wy możecie dołączyć do tego działania, niezależnie gdzie znajdujecie się w świecie. I teraz uwaga, punktem, w którym koncentrujemy energię, jest oczywiście czas webinaru. Natomiast jeżeli nie możesz zrobić go w naszym czasie, jeżeli mieszkasz w innym kraju i zwyczajnie jest to dla Ciebie trudne, możesz do tego webinaru dołączyć później. Możesz zamówić go teraz, a zrobić go nawet za 2 tygodnie. Ważne jest, żebyś pamiętał, że energia tego webinaru, która zresztą będzie dość dobrze opowiedziana wraz z ołtarzem podczas webinaru, energia oparta jest o energię dnia, oparta jest o bieżące aspekty i oparta jest o całą moc tego, co zgromadzimy w swoim potencjale. A więc oparta jest o to, co Ty będziesz miał przy sobie jako ołtarz, odpalając komputer. Oparta jest o to, co ja zgromadzę u siebie na ołtarzu. Oparta jest również o to, co Księżyc ma nam do powiedzenia danego dnia, co Słońce chciałoby dopowiedzieć i co reszta planet ma w zanadrzu do tej informacji. W związku z tym, słuchajcie, spotkajmy się i uczyńmy razem coś absolutnie, absolutnie, absolutnie wielkiego. Tak, żeby cały świat poczuł to, że ludzka wola się budzi. Tak, żebyście Wy również zrozumieli, co w Was jest wolnością, a co jest jej ograniczeniem. Chciałabym temat tego spotkania przeprowadzić właśnie przez tryb wolności, przeprowadzić przez ten temat, ponieważ większość z nas nie potrafi działać, nie potrafi czynić właśnie ze względu na to, że gdzieś pojawia się to podporządkowanie. Podczas naszych zajęć dowiecie się, jak łamać takie podporządkowania, jak je omijać, jak się ich pozbywać,
oraz całkiem sporo innych hakerskich metod na temat tego, dotyczących tego, w jaki sposób radzić sobie w rzeczywistości poza systemem. Także widzimy się, kochani. Mam nadzieję, że przygotujecie swoje pytania. Przede wszystkim, że przygotujecie również swoje intencje i po prostu zobaczmy się w jak najwyższej wibracji, w jak najpiękniejszym czasie, w każdym miejscu na Ziemi, w którym się tylko znajdujecie. Bądźcie, ja również będę i zróbmy razem coś wielkiego. Namaste!